W wyjątkowej lekcji wychowania fizycznego wzięło udział blisko 60 uczniów z klas pierwszych. Reprezentanci PGGKS-u Bełchatów, którymi dziś byli Marcin Sierczyński, Patryk Mularczyk i Konrad Matuszewski, rozpoczęli tę wyjątkową lekcję od rozgrzewki. Następnie przeszli do ćwiczeń typowo piłkarskich. W 2019 roku byliśmy na razie w szkołach podstawowych w Zelowie i Szczelcowie. Dzisiaj czas na jedną z podstawówek bełchatowskich, tą geograficznie najbliższą GKS-owi i naszemu stadionowi. Zawsze jest strzał. Prawda jest taka, że im młodsze dzieci, tym te emocje są większe i radość z wizyty piłkarzy zawodowych jest jeszcze większa. Myślę, że też piłkarze wychodzą z takiego spotkania naładowani, bo często ono się odbywa tuż przed pierwszym porannym treningiem. Przez te wszystkie lata utrwaliła się taka zasada, że idzie dwójka, trójka zawodników, no i mają informacje, oczywiście dużo wcześniej, no i są typowani albo przez trenera, albo sami z siebie wybierają kolejne reprezentacje do szkół, bo wiemy, że tych odwiedzin jest sporo w ciągu roku, więc no każdy na pewno co najmniej raz albo i dwa razy w takiej lekcji uczestniczy. Na koniec uczestnicy lekcji wraz z piłkarzami zrobili sobie wspólne zdjęcie, a na ręce nauczycieli przekazano klubowe pamiątki.